Jak dobrze wiecie, interesuje się nie tylko smartfonami, komputerami czy konsolami do gier, ale też sprzętami czyszczącymi. Co jakiś czas poruszam tę tematykę właśnie u nas na kanale. I dzisiaj właśnie przyjrzymy się takiemu bardzo ciekawemu sprzętowi, który odpowie na pytanie, jaki sprzęt wybrać, który będzie dobrze sprzątał na mokro. I moim zdaniem takim urządzeniem jest właśnie Kärcher FC7, który miałem okazję testować przez kilka tygodni. To po części jest mop, bo pozwala na czyszczenie podłogi głównie na mokro. Ale tak bardzo różni się od zwykłego mopa, że moim zdaniem to powinna być zupełnie inna, nowa kategoria urządzeń, ponieważ obsługa zwykłego mopa i tego mopa to dwie różne bajki. Jak dobrze wiecie, do tanga trzeba dwojka i kiedy korzystamy właśnie z mopa, to jedną osobą w tej parze jest mop, a drugą osobą jest wiadro. I ja tego nienawidzę. Wiadro, tam trzeba nalać wody. Kiedy to się przenosi, takie wiadro pełne wody, to jest ciężkie. Tam wsadzamy mopa, to wyciskamy. Później czyścimy podłogę, mocno szorując. Później znowu to wyciskamy, znowu moczymy, znowu wyciskamy. To jest jakiś dramat. I tutaj najbardziej mi się podoba tak naprawdę, że nie ma tutaj żadnego wiadra. Więc możecie się zastanawiać, gdzie jest woda, gdzie w ogóle się ją wlewa. I już tłumaczę. I mam tutaj właśnie taki pojemnik, który ma tutaj całkiem spory wlew, więc to zdecydowanie na plus. Ja tutaj właśnie niedawno wlałem do niego wody i nie ma tutaj tego problemu, co w innych urządzeniach wykorzystujących ciecz, że tutaj ta dziurka jest mała, więc to ledwo się mieści. Nie. Tutaj wszystko wchodzi nawet z najgrubszego kranu. I tutaj właśnie wlewamy tę wodę, mamy ją w pojemniku, pojemnik wsadzamy potem tutaj. I koniec historii, nie musimy się już niczym martwić. Tego mopa też nie trzeba wyciskać, bo mamy tutaj pod spodem, zwolniłem właśnie blokadę, mamy taki pojemnik i to tutaj właśnie będą trafiać wszelkie nieczystości, a konkretnie brudna woda. Samo złożenie urządzenia też jest bardzo łatwe, ten proces zajął nam zaledwie kilka minut i gwarantuję Wam, że każdy się w tym połapie. Teraz pokażę Wam tylko ostatni element. Tutaj wcisnąłem właśnie ten pojemnik na brudną wodę i tak naprawdę możemy zacząć sprzątanie. Największym zaskoczeniem podczas korzystania z mopa FC7 jest fakt, że w ogóle nie trzeba go dociskać do podłogi. Kiedy korzystamy ze zwykłego mopa, no to jednak trzeba tego mopa dociskać, trzeba to szorować, a tutaj tego problemu nie ma. Całą robotę wykonuje tak naprawdę silnik elektryczny, który napędza cztery wałki, które znajdują się w dolnej części urządzenia. I mimo, że sam sprzęt na pewno jest cięższy od standardowego mopa, to czyści się nim paradoksalnie znacznie łatwiej i lżej niż zwykłym mopem, no bo całą pracę wykonuje za nas właśnie ten silnik elektryczny napędzający cztery rolki. Mamy tutaj do czynienia w sumie mniej więcej z taką zasadą, jak w przypadku tych takich starych odkurzaczy zawierających rolki, tylko tutaj jest jeszcze łatwiej, bo pomaga nam właśnie silnik elektryczny. Sprzątanie tym to jest naprawdę bajka i jestem przekonany, że nawet osoba naprawdę wątła fizycznie bez problemu będzie dała radę sprzątać tym mopem parowym. Jednak najważniejsze jest, że ten Kärcher FC7 działa po prostu dobrze, że on sprząta skutecznie. Nie musimy martwić się o to, że sprzątniemy tym oto mopem elektrycznym podłogę i później spojrzymy i powiemy, że nie, jednak zwykłym mopem byłoby lepiej. Nie ma takiej możliwości. To sprząta znacznie lepiej i znacznie lżej. No naprawdę nie da się na to narzekać. Ogromnym plusem jest też fakt, że nie musimy wcześniej odkurzać, żeby posprzątać podłogę na mokro. No bo ja kiedy korzystałem ze zwykłego mopa, no to najpierw musiałem poodkurzać. Czy za pomocą odkurzacza ręcznego, czy to za pomocą robota, ale trzeba było w jakiś sposób tę czynność wykonać. Tutaj nie ma tego problemu, bo ile nie mamy kompletnego brudu w domu, na przykład po remoncie, no to ten mop poradzi sobie ze wszelkimi zabrudzeniami, które razem z wodą trafią tutaj do pojemnika na brudną wodę. A skoro mówimy o tym pojemniku na brudną wodę, no to muszę kolejny raz powiedzieć, że tutaj w ogóle nie ma zabawy z wiadrami, nie trzeba do niego nalewać wodę. Mamy po prostu taki pojemnik, który po sprzątaniu będzie pełny brudnej wody i po prostu możemy z niego zlać tę wodę. Co więcej, możemy go nawet wymyć w zmywarce do naczyń, więc to jest naprawdę bezobsługowe, no powiedziałbym wręcz, że doskonałe. Czy można tu na coś narzekać? No może na trochę zbyt małą pojemność, ale ona też jest wymuszona budową tego mopa. Niemniej jednak taki pojemnik
na styk bym powiedział, mi starcza na posprzątanie moich 70 metrów kwadratowych. No i nie zapominajmy o tym, że jeżeli nie mamy wiadra, to nie musimy potem czyścić tego wiadra po sprzątaniu, co dla mnie jest jeszcze większą udręką niż samo czyszczenie podłogi za pomocą zwykłego mopa. I skoro mówimy tutaj o udrękach związanych ze zwykłymi mopami, no to musimy powiedzieć też o tym, że kiedy czyścimy podłogę zwykłym mopem, to ja mam na przykład wrażenie, że ja czyszczę tą podłogę brudną wodą i pozostają smugi i w ogóle nie wygląda to tak estetycznie, jakbym chciał. Nigdy to tak nie działa. Tutaj tego problemu nie ma, bo ten sprzęt czyści podłogę po prostu skutecznie i po prostu te smugi nie zostają. I to jest naprawdę fenomenalne, bo po pierwsze sprzątanie tym jest lekkie, jak już mówiłem. Po drugie to jest sprzątanie bardzo skuteczne. Poza tym nie mamy tutaj tych wszystkich rozpraszaczy w postaci wiader, które czynią naszą pracę bardziej żmudną. A tak poza tym to jest bardzo przemyślane urządzenie. Tutaj na przykład mamy w zestawie taką stację bazową, w której umieszczamy właśnie nasz sprzęt. Po to w sumie, żeby na niej stał, ale jak widzimy ten mop parowy Kercher FC7, no i bez problemu, bez żadnej pomocy potrafi stać stabilnie. Jednak mimo wszystko mamy taką stację bazową, na której możemy tego mopa postawić, a tu pod spodem mamy pojemnik, do którego możemy zlać brudną wodę. I producent zadbał po prostu o to, żeby ten sprzęt zajmował jak najmniej miejsca, no bo niestety do najmniejszych to urządzenie nie należy i to jest jedna z jego nielicznych wad. Oczywiście, gdybym miał taki sprzęt na własność, to bez problemu znalazłbym mu miejsce na stałe, ale mimo wszystko jest to urządzenie troszeczkę za duże, chociażby na to, żeby schować się w szafie. No i poza tym po każdym sprzątaniu musimy tutaj wykonać mały rytuał, bo musimy, jak już mówiłem wcześniej, pozbyć się tego pojemnika, w którym normalnie znalazłaby się brudna woda. Poza tym musimy ściągnąć te wałki, które tutaj się znajdują. Ściąganie ich, jak widzicie, nie jest przesadnie trudne. I później te wałki po prostu wrzucamy do naszej pralki i tam możemy je umyć. Jeżeli macie dużo zabrudzeń, no to warto też wyczyścić filtry, więc faktycznie mamy tutaj do czynienia z małym rytuałem, który może być dla niektórych osób irytujący, ale jak widzicie, nie trwa on zbyt długo. Gdybym miał jeszcze na coś ponarzekać, na czas ładowania, który wynosi aż 4 godziny od 0 do 100%, ale niestety to jest klasyka w przypadku wszystkich sprzętów domowych. Wiem, bo też mam taki domowy odkurzacz ręczny typu Handstick i on też się ładuje 4, 5 albo 6 godzin. Bardzo długi czas. A poza tym to muszę powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z bardzo dobrym sprzętem, z którego korzystało mi się niezwykle miło. Niestety za wysoką jakością idzie także cena, ponieważ za to urządzenie trzeba zapłacić 2189 zł. Te ceny się wahają, wiadomo, bo w różnych sklepach są różne oferty, ale około 2000 zł trzeba za to zapłacić. I tutaj się pojawia pytanie, czy warto. Moim zdaniem, jeżeli ktoś może sobie pozwolić na tego typu sprzęt, to jak najbardziej tak. No bo niby to jest tylko mop. Niby to jest tylko mop parowy, mop elektryczny, ale tak naprawdę sprzątanie nim to jest absolutna bajka. No i nie zapominajmy, że mamy tutaj do czynienia ze sprzętem firmy Kercher, który wytrzyma z nami wiele lat, więc to nie jest taki zakup na rok, na dwa, na chwilę, że zaraz będziemy musieli wydać kolejne 2000 zł, tylko ten sprzęt zostanie z nami na dłużej. Z takich rzeczy, które jeszcze doceniłem podczas takiego codziennego sprzątania, kiedy nie odkurzałem, tylko mopowałem podłogę, no w sumie też jednocześnie odkurzając tym sprzętem, to jest fakt, że FC7 radzi sobie bez problemu z sierścią zwierząt, więc o ile nie mamy jakiegoś ogromnego kudłacza albo trzech, który zostawia całe góry swojej sierści, no to ten sprzęt z tym sobie jak najbardziej poradzi, tak samo jak z innymi zabrudzeniami. Podoba mi się też ta głowica, bo ona jest naprawdę bardzo, ale to bardzo elastyczna, dzięki czemu po prostu ta głowica wchodzi absolutnie wszędzie. Nie miałem najmniejszego problemu, żeby sprzątać za jej pomocą na przykład pod łóżkiem, co w przypadku klasycznego mopa może być pewnym problemem. Tak samo bardzo podobało mi się, że mamy tutaj możliwość wyboru jednego z dwóch stopnia uwalniania wody. I to jest bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ jeżeli uwolnimy więcej wody, no to nasz mop parowy poradzi sobie lepiej z większymi zabrudzeniami. No i wiadomo też, że różne typy podłóg różnie reagują na wypuszczanie na nie wody. Dlatego kiedy myłem gres czy kafelki, to korzystałem z tego trybu, gdzie jest wypuszczanej więcej wody, a kiedy myłem podłogę drewnianą albo taką składającą się z paneli, to jednak dla bezpieczeństwa wybierałem, żeby tej wody leciało mniej. Bardzo doceniłem też fakt, że
Kärcher FC7 jest w stanie sobie poradzić nie tylko z taką czystą, bym powiedział, ale zakurzoną podłogą, ale też z większymi zabrudzeniami. Bo wiadomo, że to posprząta jakieś drobiny, trawę, ziemię, sierść naszych zwierząt, ale co się dzieje, jeżeli na przykład na podłodze znajdzie się sos, ketchup albo majonez, albo coś innego? No, ja byłem na tyle odważny, że to sprawdziłem i po prostu ten Kärcher FC7 sobie z tym bez problemu radzi. Wiadomo, rolki po tym są brudne, ale możemy wtedy włożyć nasze urządzenie do stacji bazowej, włączyć taki tryb turbo, żeby wstępnie oczyścić te rolki, a później te rolki klasycznie wyprać, tak jak po każdym czyszczeniu. Więc naprawdę mamy tutaj do czynienia ze sprzętem, który radzi sobie z każdym rodzajem zabrudzeń. I co więcej, nawet kiedy miałem takie plamy z sosów, które są najtrudniejsze do usunięcia, to w ogóle nie musiałem tym sprzętem szorować, nie musiałem nic tutaj robić, używać siły. Wystarczyło, że po prostu przesuwałem nim po podłodze minimalnie wolniej. Więc takie sprzątanie w ogóle nie wymagało większego wysiłku. I to było tak naprawdę wszystko, co mieliśmy do powiedzenia na temat Kärchera FC7. Generalnie bardzo fajny sprzęt, który mi się podoba. Jak już wspominałem, nie należy do najtańszych, ale jeżeli już macie dobrego robota sprzątającego i szukacie jakiegoś urządzenia, które będzie świetnie sprzątać na mokro, no i będzie też nowoczesne i to sprzątanie z nim będzie o wiele łatwiejsze niż przy użyciu zwykłego mopa, to na pewno jestem w stanie polecić właśnie ten sprzęt, na pewno 100 razy bardziej niż jakieś roboty odkurzające z nakładką mopującą albo roboty mopujące. To naprawdę sprząta 100 razy lepiej, mimo że to trzeba robić częściowo ręcznie, mimo że ta praca w pełni nie wykonuje się sama. Jednak jestem przekonany, że to urządzenie jest warte swojej ceny. Jeżeli ktoś nie chce oszczędzać na czystości swojego domu, to może w nie zainwestować.